Hej, dzisiaj kolejny raz zaprezentuję wam gorące nowości od setwy. Wypuścili cztery nowe kremy. na dzień, na noc, pod oczy i przeciw wypryskom. pierwszy ogień idzie krem na dzień: kumkumady i bakuchiol. Bakuchiol, czyli dobrze znany składnik przeciwstarzeniowy, sprawia on, że skóra jest jądrna, a także pozwala na redukcję drobnych zmarszczek. W połączeniu z soją jest to świetna mieszanka, która zapobiega oznakom starzenia. Olej i odpowiada m.in. za regenerację skóry, więc krem dobrze sprawdzi się nawet dla skóry trądzikowej. W okolice oczu użyjemy kremu z kofeiną i wąkrotą azjatycką. Wąkrotka to jeden z moich ulubionych składników. Zaryzykuję stwierdzenie, że sprawdzi się on u każdego. Wykazuje ona właściwości przeciwstarzeniowe. Kofeina pobudza krążenie, dzięki czemu redukuje cienie potoczami i opuchliznę. a pozwoli na redukcję przebarwień oraz na wilczy skórę. Wychytują także wolne rodniki, które powodują szybsze starzenie się skóry. Zmieniamy porę dnia i mamy wieczór. Na oczyszczoną twarz nakładam krem z olejkiem kumkumali. O głównym składniku już Wam opowiadałam przy kremie na dzień. Zawiera także magnez, co muszę przyznać jest rzadko spotykane. Ma on działanie łagodzące, więc świetnie sprawdzi się po trudach całego dnia. Regulują także przemiany energetyczne w komórkach skóry i wspomaga witaminy z grupy B, czyli w tym przypadku niacynamid. Na koniec aplikujemy wcześniej wspomniany krem pod oczy. I to by było na tyle. Bye bye.